Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał. Oto moja maszyna, Romet Boreas 1. Dzisiaj wspólnie wybieramy się, słuchajcie, na często odkładaną moją wycieczkę na pustynię nie błędowską, a siedlecką. Pustynię siedlecką, tak, dobrze słyszycie. To jest oczywiście tak nazwana ta pustynia pustynią w miejscowości Siedlec. No i właśnie tam się udamy. Także za chwilkę pojedziemy dalej i będziemy jechać, mam nadzieję, bardzo fajnymi trasami. Także jedziemy. Z rana dosyć chłodno jeszcze. W krótkich spodenkach jadę, ale tak dosyć wieje po nogach. Nie ma tragedii, będzie cieplej. Na plecach, słuchajcie, kurtka taka tania, że tak powiem. No ale szukałem czegoś, no i coś takiego wpadło. A znowu na plecach, co jest? No to jest plecak z dronem. Po to, aby tą pustynię w jakiś sposób Wam pokazać, jak ona wygląda. No bo tak z marszu, no to ciężko pokazać cały ten obszar z piasku. W jedną stronę około 60 km. Słuchajcie, widzicie te ciuchy, co mam na sobie? No to po 10 minutach jazdy no już czuję, że wszystko jest mokre. Dlatego proszę Was o napisaniu w jakichś tam komentarzach pod filmem, jakie ciuchy, jakie kurtki na właśnie takie wczesno-poranno, wiosenno-letnie pory polecacie. Ale słuchajcie, tak w rozsądnej cenie, bo 500 zł czy wzwyż, no wiem, że to pewnie markowe i tak dalej, no ale to jest dużo. Także powiem tak, o, nic powyżej 500. Jak będziecie mieć jakieś fajne rzeczy sprawdzone, to podajcie namiary, nazwę, kurtek taki i będę Wam bardzo wdzięczny. Tylko sprawdzone rzeczy, które naprawdę się przydadzą właśnie na taką wczesną porę, gdzie jest jeszcze chłodno. Tam i słuchajcie, tam mamy lotnisko Katowice-Pyrzowice i tutaj powstanie w przyszłym roku kolej, także będzie można się fajnie i szybko dostać na lotnisko. Pod koniec bodajże przyszłego roku 2023 zostanie oddana do użytku. Dzisiaj będzie trochę mieszana droga, trochę lasu, trochę asfaltu, no i piach na pustyni. No ale tak jak powiedziałem, wyznaczyłem trasę taką, a nie inną, więc próbuję ją dzisiaj przejechać. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Na razie bardzo przyjemnie, rześko na dworze. No i fajnie się jedzie. I nie pizga, tak jak ostatnio, kiedy to pokrzyżowało mi właśnie plany przez wiatr, gdzie miałem właśnie jechać na tą pustynię. No i nie pojechałem. No ale dzisiaj padło już w końcu, powiedziałem, koniec odkładania i ciśniemy. Ta pustynia, na którą jedziemy, o, ciekawa droga. Chciałem tego uniknąć, cholerstwa, szkurwuś jasny.
jakieś łąki znowu. Dobra, ale nieważne. Może przejadę na tą pustynię, którą jedziemy, słuchajcie. No to ona jest wyrobiskiem piachu. Nie wiem, czy wam zdążę to powiedzieć, bo nie chcę po tym jechać. Jest też działalnością człowieka, słuchajcie, ale i nie tylko, bo natury też. Dziełem natury też, bo kiedyś, bardzo, bardzo dawno, w dawnych czasach, było tam ciepłe morze i tam właśnie dno morza również miało swój, że tak powiem, swoje właściwości. O, resztę, słuchajcie, no, możecie sobie doczytać na internecie, jak to wszystko powstało, bo musiałbym wam opowiadać i opowiadać, a no, o to tutaj w tym filmie nie chodzi, żeby ten film później trwał wieki. Także zapraszam do lektury na internet, gdzie możecie troszeczkę więcej doczytać. A ja tutaj się trochę pomęczę przez to coś, nie wiadomo co, jakaś droga jest, także jadę. Wrypałem się w niezłe gówno, oczywiście wachu i pieprzone nawigacje tak prowadzą, że no tragedia, no ani przejazdu, ani nic, no i teraz muszę kombinować, no kurde wele, jest droga, której nie ma. Wyjechałem na coś lepszego, no ale teraz muszę kombinować, nie znam tych dróg, nie wiem co będzie za jakiś kilometr, przypuśćmy. Ale tam, no to nie szło przejechać. Masakra. Człowiek, kurde, ma zaplanowaną trasę, której później nie umie przejechać. A chodzi mi się nie chce. No i zaraz się utopię, słuchajcie. Jakieś mokradła, bagna się zaczęły. Mnie wdupiło gówno straszne, nie? Jejku. Komarów pełno. Dziadostwa pełno. No i tutaj nie ma przejścia, słuchajcie. Nie ma szans, no muszę się wrócić i coś kombinować. Pójdę dalej, bo tam niby prowadzi mnie na drogę. Ale nic przyjemnego. Może się uda. I tam coś będzie. Lepiej tutaj jechać niż iść. Wszystko mokre będzie. No ale tu jest pełno wody. No i pokażę wam zaraz. No i co? Gdzie mam tutaj jechać? Koniec. Dupa zbita, pierdząca. Koniec. Tu mnie wyprowadziła nawigacja. Proszę. Czyli musimy się wrócić kawał drogi i kombinować. Jadę do jakiegoś asfaltu. No już wiem, gdzie wyjechałem. Niestety teraz zacznę szukać drogi. Będzie kluczenie niepotrzebne. No ale wolę jechać asfaltem niż cisnąć się na jakieś bagno, nie? Także zaraz będzie zmiana opcji trasy. No i coś wykombinujemy. Może uda mi się to minąć w jakiś inny, ciekawszy sposób. Tą drogą, jak widzicie, i w tamtą stronę trenuję szosą, moją Meridą, także ta droga jest mi znana, natomiast te lasy tutaj nigdy nie jechałem. No i teraz zasiągłem przed chwilą informacji pana i tam zaraz nie prosto pojedziemy, tylko tutaj w lewo i podobno jest bardzo fajna droga przejezdna lasem. Nie znam tych lasów niestety, dlatego kurczę, no tutaj błądzę, nie? Gdybym wiedział, że tam są bagna, to bym w ogóle tam nie pojechał, tylko od razu bym cisnął na przykład tutaj i trasę też bym inaczej układał. Natomiast no, na komucie no, wyglądało to dosyć fajnie i przejezdnie, a tutaj niespodzianka. Także za chwilę
zobaczymy, jak tam się będzie to wszystko przedstawiało. No jeśli będzie droga tak mniej więcej wyglądała, no to można śmiało jechać. Jak wiecie, zawsze brakuje mi czasu i później są niespodzianki, że można jechać, sprawdzać, kombinować, cofać się. No przygoda fajna, no ale słuchajcie, po bagnie nie mam ochoty jeździć ani chodzić, żeście widzieli. Z tego co widzę na nawigacji, tam prosto też można było jechać i wyjechalibyśmy chyba na tą samą drogę. No ale zobaczymy, bo Wachu i nawigacja usilnie kierują mnie w prawo. Także teraz jest pytanie, czy jechać w prawo, czy jechać prosto tą drogą. No i niestety Wachu cały czas uparcie mnie zawraca, więc stanę na chwilę, przejrzę na telefonie mapę, w którą stronę wyjadę tą drogą i czy będzie mi się to opłacało dalej jechać. A droga fajna. No to po przejrzeniu nawigacji na telefonie można jechać tą drogą, co jadę, prosto mniej więcej wyjadę na tą trasę, co wcześniej miałem zaplanowaną, także nie będę kombinował, a Wachu niech sobie uparcie przelicza cały czas, aczkolwiek coś mi tu wskoczyło. Zobaczymy, jak długo się będzie spierał przy swoim powrocie i tak dalej, i tak dalej. Także jedziemy tą fajną drogą, może mi się uda troszeczkę nadgonić. I co, nie szło od razu pięknej trasy wybrać, tylko cisnąć przez cholerne bagna. Mam nadzieję, że przyjadę na miejsce, to nie będzie wichury, bo zaczyna dmuchać, a jeszcze troszeczkę zostało kilometrów do celu. I mam nadzieję, że zdążę tą pustynię oblecieć, aby wam pokazać co nieco. Jakieś małe przewyższenie, 8% prawie. Musimy podjechać. Nie ma tragedii. Pomalutku dociągniemy pod górkę, bo razem damy radę. Chyba nowy asfalt, niedawno kładziony. A my wyczepiemy buciora z błota, bo się fes niemiło jedzie. Cały brudny jestem po tym cholerstwie. Piękne, normalnie, super, błotko było. Także chwila poprawy i jedziemy dalej. Nie ma czasu, jak zawsze. Asfalt bardzo fajny, bo świeżo położony, jak przed chwilą powiedziałem.
A my zaraz skręcimy w prawo. Ale zanim skręcę w prawo, to pokażę Wam widok, jaki fajny jest właśnie to na ten asfalt, tylko z drugiej strony. Się zatrzymam i już Wam pokażę. Proszę bardzo, widok, no i asfalt. Słuchajcie, ta, no coś rewelacyjnego. Piękny widoczek, tylko wieje. Ale co tam, rewelacja. Jestem w Żarkach. Chwilkę tutaj zboczyłem z drogi, bo to są ciekawe stodoły, obiekty. Także przejadę to szybciutko. W Żarkach, przypominam. Zobaczcie, jakie są stodoły chyba, albo coś takiego. Są do wynajęcia budynki. No kurde, jest tego mnóstwo tutaj. Ciekawie, ciekawie. Musiałbym się wczytać, co tu kiedyś było. No, no, no. Bardzo fajnie. Przejedziemy z drugiej strony. Stodoły w Żarkach. No i słuchajcie, cały taki szereg budynków, drewniane, tutaj jak widzicie, wrota, drzwi, no i to bardzo fajnie wygląda, że takie coś, 1906 rok, proszę bardzo, no dosyć, dosyć, dobra, jedziemy dalej. Pewnie jakieś targowisko w tygodniu będzie, tak mi się wydaje. Jeszcze raz rzut okiem na te wszystkie budynki. Dużo tych jest. Dobra, jedziemy na trasę z powrotem, bo nie dojadę w końcu do tej pustyni. No, czuję, że pomału gdzieś będziemy się zbliżać do celu, bo już zaczął się teren taki dosyć górzysty, ale całe szczęście bardzo fajna ścieżka rowerowa. A że powiem Wam, trzeba coś tu cisnąć dosyć. A że no nie ma lekko, panowie i panie. Trzeba się sprężać. A z powrotem, słuchajcie, no też nie będzie prosto, bo dosyć sporo było podjazdów i zjazdów. I wieje, cholera. Mam nadzieję, że polatamy coś. Muszę jechać tam drogą, albo mogę jechać tędy. O, przejadę się tędy. Dosyć sympatycznie, tylko kuźwa, górki niesamowite. Gdzieś tutaj jest wiele obiektów do zwiedzenia, no ale to musiałbym bić tam chyba gdzieś fest stromo do góry. A za bardzo mi się nie chce. Także może kiedyś jeszcze wrócę tutaj i te ciekawe obiekty zobaczę. Proszę, dojechałem do Diabelskiego mostu, Diabelskie mosty, słuchajcie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. A wygląda to, kurde, jaka skała wielka, niesamowita. Aha, bo to jest zespół parków krajobrazowych województwa śląskiego. Park krajobrazowy Orli Gniazd. No to kurde, ja tu kiedyś będę jechał. Można poczytać. A, widok, słuchajcie. Pierw Wam pokażę, tu drzewa są porozwalane. A skały, kurde, tam wejść i to wszystko pozwiedzać, no piękna sprawa.
Ale kurde widoki. Ale widoki. No cudnie, no na filmie tego tak nie będzie widać. Ale kurde robi robotę. Ale tu weź. O kurde. Masakra, mówię wam. Nie jest to punkt mojej trasy. Ale jak tu już jestem, kurde, tak blisko, to troszkę wejdę i zobaczę, jak to wszystko wygląda. No. Już dalej mi się nie chce wchodzić. Ale kurde. Patrzcie. Efekt przepiękny. Ale stromo też. Fajna sprawa. Jeszcze zobaczę, może to mi się uda trochę dojść. Zobaczymy, co tam, o kurde, jest. Powiem wam dosyć. O! Ale muszę tu wejść. Ale konkret, kurde. Ale super. Pięknie. Rower został na dole, ale... Ale jazda. Cudo. No cudnie, cudnie. Rewelacja. Teraz muszę stąd zejść. Jeszcze. Ekstra. Dobra, idziemy na dół. Mógł tu się nie zabić. Pięknie. Dobra, jedziemy na tą pustynię, kurde, bo w końcu nie dotrę tam. Cholera, nie zleciał. O kurde. Powiem wam, groźnie. To wszystko tutaj trzeba naprawdę uważać, gdzie się chodzi. Fajnie, fantastycznie. Dobra. Jest wiele obiektów tutaj w okolicy, które mógłbym zwiedzić, na przykład Bramę Twardowskiego, ale każdy taki obiekt to jest no, zjechanie z trasy i po prostu robienie tego, czego dzisiaj mam nie robić. A jak będę jechał szlakiem Orlich Gniazd, to na pewno to jeszcze wam pokażę i ja sobie przy okazji również to na spokojnie zobaczę, także teraz już bijemy na tą pustynię i zobaczymy się na miejscu. Także skręcamy już na pustynię siedlecką. No nie wiem, kurde, masakra z tym wiatrem. Tak jak powiedziałem, wieje strasznie. Może uda mi się to wypuścić, no bo jaki jest sens zobaczenia czegokolwiek, jak nic, no co wam pokażę. Stąd jak tutaj po prostu, no nie mam czego wam pokazać w tej chwili. Dobra, idziemy na miejsce i będziemy kombinować. Proszę bardzo, pustynia siedlecka. Tutaj możecie sobie wszystko poczytać. I powiem wam tylko tyle, że na terenie pustyni dopuszczono jazdę samochodami terenowymi i quadami. Odbywają się tutaj różne szkolenia integracyjne i rajdy. Także pięknie to wygląda, ale to trzeba zobaczyć po prostu z lotu ptaka. Także proszę bardzo, chwilkę wam podtrzymam i możecie przeczytać. Proszę bardzo, jak tutaj już jestem, no to przejdźmy się tą pustynią trochę, bo tutaj mnie zaraz rozjadą. Tak jak powiedziałem, to jest wszystko oddane do ruchu, także musimy uważać. No motorami jeżdżą, kurde, ostro, a my pójdziemy sobie może tam gdzieś. Wypuścimy ptaszysko i będziemy się delektować tym, co tu kurde jest. Tutaj muszę uważać tylko na te
kable, także przelecimy i patrzcie jaka wydma. No, podobno mają po 30 metrów, także my to wszędzie przelecimy i sprawdzimy jak to wszystko będzie wyglądało z góry. To zapraszam na, mam nadzieję, jakiś tam ciekawy film z pustyni siedleckiej. No, także jak widzieliście, zabawę chłopaki tutaj mają przednią na tej pustyni. No a ja muszę teraz jakoś się wydostać z niej i wrócić. Tylko teraz właśnie nie wiem jak, bo mnie prowadzi najprawdopodobniej gdzieś w tamtą stronę. Także idę gdzieś na jakąś leśną drogę, tak aby się wydostać stąd. No ale czy ja tędy przejadę? Gdzieś jakieś tutaj drogi są, ale fest piaszczyste, także może to okazać się dla mnie zła droga i nieprzejezdna, ale zaraz sprawdzimy, także nie wiem gdzie ślad mnie prowadzi, gdzieś właśnie tutaj. Także będziemy widzieć, później zrobię przerwę na jakieś jedzenie, bo zaraz umrę z głodu, tylko zorientuję się, którą to niby ścieżką miałbym jechać. Najprawdopodobniej tutaj, tędy, fajnie by było, żeby tędy jechać, bo jeszcze w miarę byłoby to do ogarnięcia. Także. Ale coś mi się tu wydaje, że to chyba nie będzie to. No nic. Zaraz sprawdzę i będę wiedział, także tak ta pustynia wygląda z lotu ptaka. Słuchajcie, długo nie nagrywałem, bo był problem z wiatrem i no nie mogłem wrócić w pewnych momentach już do miejsca startu, także przykro mi bardzo. Zawsze człowiek ma jakiegoś pecha i tak to wychodzi. A my teraz właśnie spróbujemy w tamtą stronę się udać na kolejne 60 powrotne do domu. Niestety dla mnie jest to odcinek nieprzejezdny, dlatego prowadzę, nie wiem jak daleko. Mam nadzieję, że trafię na jakąś dobrą drogę z pustyni. No w końcu pustynia, słuchajcie, no to jest piach, a nie jakiś tam asfalcik, prawda? Więc liczę się i z tym, że będę mógł kawałek ten rower taszczyć taką drogą, aż gdzieś, kurde, nie wyjadę. Wszystko wskazuje na to, że ja muszę tam kuźwa do góry. No, podjechać nie pojadę na bank.
nie mam motora, jakoś się muszę stąd wydostać. Także mam nadzieję, że wyjdę stąd. No, raz, że niebezpiecznie, a dwa, że ciężka kolana. No, z jazdu na rowerze zrobiła się trasa piesza po piachu. Już nie mam siły, słuchajcie. Chaj tam jeszcze pod wiatr powrót do domu. Dajcie mi tylko dobrą drogę bez piachu, aby można było się nią poruszać i będzie fantastycznie. A tu jak na razie nic dobrego się nie zapowiada. Dobra, jak już muszę się przemęczyć. Słuchajcie, no wyjechałem z tego piachu. Jestem gdzieś w lesie, nie wiem gdzie. Nieważne. Ale już czas, żeby coś zjeść, bo kupa drogi przede mną, a nic nie władowałem w siebie jeszcze. Także trzeba koniecznie coś zjeść, bo później nie będę miał siły wrócić. W drodze powrotnej jeszcze, słuchajcie, jakieś zaopatrzenie w wodę. No bo może być cieniutko, a robi się ciepło, bardzo ciepło. Także jakieś 2,5 godziny jeszcze będę jechał, nie wiem jaką trasą, jak po jakichś bagnach i będę się cofał, no to wyjdzie i dłużej. Także ogólnie to, słuchajcie, wycieczka bardzo fajna, fajna na razie, ciekawa, fajne miejsca, gdzie nieprzejezdne i przejezdne. Także polecam tą pustynię też. Dużo piachu, jak na pustyni. Wydmy 30-metrowe, także no, powiem wam, na tych motorach, co tam jeden gościu wjeżdżał, no to kawał roboty. No, ja bym się tak bał. No, ale jak jeżdżą, no to mają wprawę, także bez problemu. Udostępniona jest dla wszystkich cyklistów, kładzistów i tak dalej, samochody można trenować. I biegi są podobno organizowane i jeszcze inne imprezy, bardzo ciekawe. Poczytajcie na internecie, dowiedzcie się, będziecie wszystko na ten temat wiedzieć. Dobra, jem i spadam. No, trasa powrotna, powiem wam, sądzę, że będzie przebiegała chyba większą ilością lasu. No ale tutaj, kurde, powiem wam, że no nieciekawe są te drogi. Mnóstwo piachu, dlatego, kurde, no ciężko, będzie ciężki powrót. No ale przyjemny, tak mi się wydaje. Coś innego, zupełnie coś innego. Na pewno później będą asfalty. Będę się cieszył, będzie się gładko jechało. Wodę uzupełniłem u przydrożnego gospodarza turystycznego obiektu. Nie żałował mi wody z kranu. Także dzięki, fajnie, super. Są życzliwi ludzie, którzy nie żałują wody do picia. Także mogę teraz sobie jeszcze jechać. Cały czas jestem, kurde, w takiej, słuchajcie, miejscowości. Nie wiem, jaka to jest miejscowość. Akurat mi zawadza nawigacja. Ale same, kurde, takie obiekty turystyczne. Turystyczne w lasku. Także no tu już jest nieprzyjemnie, bo jechał pociąg. Jakby ktoś pytał o średnią, to ona nie jest zbyt duża, bo ona wynosi mniej więcej 20 na godzinę, znaczy tak, 20 km na godzinę średnia. Tylko że tutaj przy mojej jeździe, jak sobie tak właśnie jeżdżę, tu gdzieś się zatrzymam, tam się gdzieś zatrzymam, tak jak widzieliście, było prowadzenie roweru
że na to w ogóle nie zwracam uwagi. Przy jeździe gravelem i przy jakimkolwiek zwiedzaniu, obchodzeniu, nagrywaniu filmu. Także nawet na średnią tutaj nie spoglądajcie, bo nie ma to żadnego przełożenia na nic. Tutaj. Także jadę i delektuję się jazdą. Nic na siłę i nic, żeby po prostu robić na szybkość. Powiedziałbym, że trasa powrotna to taka porządna trasa, fajna pod gravela. Naprawdę mało asfaltu, dużo lasu i różna nawierzchnia. Więcej jest dobrej nawierzchni dotychczas, no ale zdarzały się, że tak jak wyjeżdżając z pustyni, Siedlec, no to było dużo piachu, no i trzeba było prowadzić, ale to dosłownie może kilometr, a tak powiem wam, mega fajna sprawa. To jest w ogóle czarny szlak rowerowy, którym teraz jadę. Przyjemnie się jedzie. Organizm coraz bardziej domaga się jedzenia. Słuchajcie, jadę cały czas pod pieprzony wiatr. Jestem prawie na 90 km. Jeszcze jakieś 30 czy 40 zostało do domu. Także no już wolałbym jechać kamiorami i lasem, i żeby to po prostu tak nie wiało. Ale damy radę, także nie ma problemu. Teraz kromal oczywiście z serem żółtym. Najlepsze rozwiązanie na wszystko. Jeszcze zostały mi kawanosy później ewentualnie, no i zapieprzamy. Także posiłek i uciekamy z Koziegów dalej. Powiem wam, że upierdliwy ten wiatr strasznie jest. Nawet z górki człowiek no nie ma chwili wytchnienia. Tylko cały czas trzeba napierniczać i pedałować. Słuchajcie, czas pożegnać się z naszą dzisiejszą wyprawą. W tej chwili 120 km jest, 5 godzin 39 minut. Jeszcze 3 km zostały do domu, także czas, aby zakończyć naszą przygodę i podsumować co nieco. Także super wycieczka, pustynia siedlecka, piękna sprawa, gorzej z wiatrem było, ale to wszystko wytrzymało i jakoś tam coś żeśmy nagrali. Jak będzie, to zobaczę wkrótce i wy zobaczycie, co z tego wyniknie. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za... Sądzę, że chyba będzie dłuższy ten film. Zobaczymy. No ale cóż, zrobiłem też i powrót, także co rzadko robię. Natomiast dzisiaj jest powrót jeszcze. Trochę pogaduch było. No i tyle, słuchajcie. Także dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam was serdecznie. Radio Bike. Michał, oczywiście mam twoje imię. No i tyle. Do następnego, słuchajcie. Cześć.